Mamy tutaj dwie macierze E i F i naszym zadaniem jest pomnożenie tych macierzy i tu wpisanie wyników w te miejsca. Więc ja tutaj skopiowałem te zadanie. Tutaj tu je zrobimy, a potem sprawdzimy sobie wynik. Czyli tak, macierz E razy F mamy mnożyć. Może przepiszmy jeszcze raz te macierze tutaj. Macierz E 1 minus 1, 5. 5, 5, 0. To jest macierz E, a macierz F to jest minus 2, 5, 5 i minus 1, 2, minus 2. Dobrze, no i teraz zgodnie z tym, co mówiliśmy, prawda, wynik, macierz, która jest wynikiem tego mnożenia, ma tyle wierszy, ile ma macierz po lewej stronie, czyli będzie miała dwa wiersze, i tyle kolumn, ile ma macierz po prawej stronie, czyli to będzie macierz 2 na 2. No i teraz w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie stoi iloczyn skalarny pierwszego wiersza tej macierzy przez pierwszą kolumnę, czyli suma iloczynów takich odpowiadających sobie wyrazów. Czyli tu będzie tak. 1 razy minus 2, tak, czyli to razy to, potem jest plus to razy to, czyli plus minus 1 razy 5 i plus 5 razy 5. Dobrze, i to jest wyraz, pierwszy wyraz w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie. I teraz wyraz w drugim wierszu i w drugiej kolumnie. No to będzie, przepraszam, w pierwszym wierszu i w drugiej kolumnie. Czyli teraz będzie ten wiersz razy druga kolumna, czyli razy to. No, czyli będzie ponownie 1 razy minus 1, 1 razy minus 1 plus minus 1 razy 2. Razy 2 i plus 5 razy minus 2. 5 razy minus 2. No i teraz drugi wiersz naszej macierzy H. No to w miejscu to samo robimy, tylko tutaj używamy, zamiast używać pierwszego wiersza, używamy drugiego wiersza, czyli będzie tak, 5 tutaj będzie, 5, prawda, razy minus 2, plus 5 razy 5, i plus 0 razy 5, no napiszmy może jeszcze 0 razy 5, no 0 razy 5 to jest 0, to może. Tak? No i potem jest pierwszy wiersz razy druga kolumna, czyli jest 5. 5 razy minus 1 plus 5 razy 2 i plus 0 razy minus 2. No też może jeszcze raz napiszmy 0 razy minus 2. No ale to nie wnosi nam niczego do wyniku. No i teraz możemy to obliczyć. I tak, tutaj mamy minus 2, minus 5 to jest minus 7, plus 25 to jest 18. Potem jest minus 1, minus 2 to jest minus 3 i minus 10 to jest minus 13. Potem jest 5 razy minus 2, to jest minus 10 plus 25, czyli 15. I tu jest minus 5 plus 10, czyli 5. O, czyli to jest nasza macierz H, czyli 18 minus 13, 15 i 5. 18 minus 13, 15 i 5, tak? Sprawdźmy jeszcze. 18, 15 i 5. No dobrze. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.